Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy Shadow of the Tomb Raider. Przeraża mnie to, co nas czeka teraz. To znaczy może nie powinno aż tak bardzo przerażać, bo w sumie już z naprawdę strasznymi rzeczami jakoś sobie radziłam. Ale jednak zawsze jest ten taki element niepewności. Dobra, na pewno mogą tutaj. Nie no, słonko świeci, kwiatuszki sobie rosną. Jasna sceneria tutaj jest taka naprawdę wow, zachęcająca, żeby tutaj sobie zwiedzać. To się prawdopodobnie zaraz bardzo, bardzo zmieni i będzie o wiele, wiele straszniej. Ojej, wczytywanie jakieś dziwaczne nas tu spotkało. I aż strach pomyśleć, co będzie tutaj. Ojejku. Jakieś dziwaczne rzeczy tutaj wiszą. Na pewno nie pełnią tylko funkcji ozdobnych. Boją się pomyśleć, co to może być. Jonah? The view up here is amazing. The hidden city must be near. Laura, I made it through. I'm entering a cavern. Jonah? Damn. No, z łącznością to trochę kiepsko, ale proszę bardzo, mamy kolejny obóz. Teraz chciałabym sobie zobaczyć, jak my na mapie z tym wszystkim wyglądamy. No jakoś tak. Tak w ogóle ja tyle obozów już widziałam, a umiejętności jakoś zauważyłam, że... no. Olewam, co to jest serce Kaimana. No właśnie, to mi się przyda. To też. Dobra, tak sobie popatrzyłam, co i jak. Negocjuj. To jakoś tak. O, to może być fajne, chociaż. Aha, muszę odblokować sąsiednią dziwacznie. To może nam się jak najbardziej przydać. To raczej nie. Zwiększona szybkość pływania, bo ja wiem, że to. To by się też przydało. No i jak na razie wszystko to fajnie wygląda, chociaż mamy jakieś dostępne ulepszenia. Czekam strachu i czy mogą go jakoś ulepszyć? Nie wiem, nie. Tu mamy jakieś ulepszenia. Co to jest? Szybkość przeładowania. To. I co, możemy coś z łukiem? Nie mogę go ulepszyć. To mi chyba od... Nie, ten mi odpowiada. A zobaczmy, co z ulepszeń. Dłuższy magazynek? No dobra. Cudnie.
O, właśnie. Zapomniałabym chyba o najważniejszych tych ulepszeniach. No dobra. Chociaż jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi. Jak to by było ze strojem Lary? Czyli niewiele z tego wszystkiego mamy jak na razie. No, mówi się trudno. Tak, to zbieramy. Coś tu jest. Dobra. Tutaj. Ojej, no właśnie. Wiedziałam, że to nie tylko. Że to nie tylko, no, jakby to powiedzieć. Wow. Że to nie tylko funkcje ozdobne, aż za nie mówiłam na dłuższy moment, ale po prostu wolałam ogarnąć sytuację i teraz tak, znowu spróbuję może bardziej. O cholera, spadło jakieś. No nie, nie, nie. To nie tak miało być. Tak, jedno spadło i pewnie powinnam była się porozglądać, gdzie jest kolejne, a nie skakać i liczyć, że doskoczą do kolejnego najbliższego. No cóż, cała ja. Dobra. Tamten spadł, ale jest tu na przykład jakiś. Tak, Laro, to... Niczego nam odkrywczego ty nie mówisz. Spokojnie. Spokojnie. I tu jest, jest, jest. That was close. Mhm. To racja, to racja. Cudnie, chociaż raz mi się udało. I teraz jeszcze pytanie. Czy mogą to zebrać? Przydałoby się w sumie, co? A mamy teraz tam. Czy ja widzę tam jakieś zasoby? Czy coś? Chciałabym to właśnie zobaczyć sobie. Aha. Przyda nam się na pewno. Co by to nie było? Tutaj. Right. I biegniemy. Tędy, tak. Mam nadzieję, że nie będzie tu jakichś strasznych pułapek. Ani zagadek, bo w sumie czasem zagadki są jeszcze gorsze od pułapek. Mi się wydaje, czy ekran trochę poszarzał. Ukryte miasto. Jonah, I may have found it. The hidden city. I'm gonna look for the serpent with the silver eye. Dobra. Czy to jest lama? O, lama! Jak słodko! W krzaczory uciekła. Dobra. Tutaj mamy jakiś taki... Jakieś takie miejsce. No dobra, stamtąd przyszłam. Różności, jakieś dziwności. Tam nam coś się podświetla. O tu. Oj. Brak sprzętu. Ciekawa sprawa. Tutaj coś jest. Tam widzę jakąś jest. Nie, nie wiem co. Co to? O rany. Nie, 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 nie chcę, żebym mnie zabił. Nie chcę, żebym mnie zabił.
Po co ja się tu władowałam? Co to w ogóle było? Jak to na mapie wygląda? Hello? Coś się słyszałam dziwnego. Nie no. To wygląda, że to jest nasza dalsza droga. Ja bym chciała troszeczkę tu się jeszcze porozglądać i pozwiedzać. No tak, tutaj mogą pójść. O. Tu. I chodźmy zobaczyć, co to jest za miejsce. Oj, jestem ostatnio jakaś taka dziwnie ciekawska w tych seriach. Nie wiem, czy słusznie. Ale w sumie spodobało mi się zwiedzanie tutaj otoczenia. To jest tak jakoś fajnie zrobione, że mam ochotę właśnie także nagrywając to odkrywać. Dobra, czyli kryptę też chcę sprawdzić. Nie wiem jak ma... Oj, pułapka? Nie wiem jak ma się krypta do grobowca, ale ją też z chęcią sprawdzę. Okay, water looks deep enough. Mam skoczyć na główkę, bo co? Zaraz. Tu są schody, to dziwne dosyć. Myślałam, że może czekanem będę mogła to zrobić. Zaraz, czy mogę? Wow! Dobra, nie wiem, czy tak miało być, ale... Nie wiem, czy tu coś jest. Tak na logikę powinno. Ale właśnie. Na logikę. This might be a crypt where the nobles were interred. I co? Dobra, widzę jakieś otwarte wejście. Is this some sort of eulogy for the people laid to rest here? A tutaj... Dobra, miejsce z jakimiś... Chyba już uruchomionymi przez kogoś... rzeczami. Rzeczami albo tymi... jakby to nazwać pułapkami raczej. W sumie nic ciekawego takiego tu nie było. Coś dziwnego mi się włączyło. Mogę skoczyć do wody. Świetnie. I tutaj... To chyba jest ta woda, która mnie... Nie, tam jest dalsza droga. A gdzie ja chciałam to miejsce pozwiedzać jeszcze? Tu chyba mnie wcześniej zwierzaki troszeczkę podgryzły niestety, ale... Myślę, że jak wezmę konkretniejszą broń, to mi się uda z nimi jakoś pojedynek wygrać. Tak, rzadka skóra, to miłe. Tutaj widzę jakiś plecaczek. Zaraz go wezmę. O! Jak miło, że mamy sekrety i zaktualizowaną mapę. Co to? Krypta? Skrytki jakieś? Hmm.
tutaj coś, ale to w zasadzie chyba nic takiego. Tu też nie przejdziemy. W sumie nic ciekawego takiego, ale warto chyba takie rzeczy też sobie obszukiwać. Nie wiem, czy jak popływam, to coś znajdą. Jakieś może przejście, tunel podwodny. Wow, tu coś jest, coś jest. O, jakaś chata? Fajnie. Dobra. Tutaj coś jest. Tutaj coś. Jakieś miejsce. Zaraz, gdzie ja teraz jestem? Na razie chyba nic ciekawego, więc zahaczymy o skrytkę. Tutaj dobrze idą? No, ona jest gdzieś tam. I już kogoś słyszę. Hello? Hello? Co mu się dzieje? I can help you. Get back! You don't belong here! I know it hurts, but... Cholera? No pięknie, jesteś co, tu byłeś nas. Trinity. Pięknie. Podziękujesz, jak to wszystko przeżyjemy. To co, mamy wsparcie. O, jak miło. Albo to on ma wsparcie, nie my. Who are you? What's your purpose here? I'm a researcher. Lara Croft. They'll be back. We must find safety. Bring her. Świetnie. No ale przynajmniej nie są morderczo do nas. You're my ear. You must not court unnecessary danger. Had you not been there, would this woman have found us? You're safe. If you're not with the cult, how did you find this place? Mm. I followed a map from a temple. Chciałam powiedzieć, że nie uwierzyłaby pewnie. The cult. Why did they attack your son? I recognize their insignia. I know them as Trinity. I'm trying to stop them. Stop them from doing what? They're looking for an artifact. Some sort of box connected to a moon goddess. Why do you want it? To steal it? Sell it? No. I just can't let Trinity
the cult get to it first. They're too dangerous. Why? What have they done to you? They killed my father. Can I show you something? Do you know what this is? Czy ja dobrze czuję, że one nie mówią w tym samym języku? Bo tam miałam możliwość wyboru, że te języki oryginalne są zachowane, a ja wybrałam, że wszystko po angielsku, by nie musieć czytać. Więc obstawiam, że z trudem się porozumiewają. I myślisz, że twój artefakt jest tam? Tak. None who has gone has ever returned. I'd be willing to try. You would risk it simply to stop the cult? Yes. Bring him in. Jonah! Are you okay? Do you know this man? He's my best friend. Abby. She's fine. Who else is looking for you? There's no one else. I believe we're seeking the same thing. We will bring you to the serpent with the silver eye, but we'll keep your friend here. You won't get very far if you're lying, and he will not be comfortable. You don't need to do that. It's fine. I'll stay. Byłby nam kulą u nogi, tak szczerze. Get this woman some clothes. Would you? Keep him company. I'll be back as soon as I can. Pretty nice place. Quiet. Jakie wdzianko otrzymaliśmy. This is incredible. Udomówiona lama. Też chcę taką. O, w ogóle to miejsce jest cudne. I w ogóle bym chciała się tam znaleźć. Kurczę, no cudo. Nie dziwię się, że to miasto ukryli przed cywilizacją i w ogóle przed wszystkimi. A już mogę nią kierować. Don't know your name. I apologize. As the rebel leader, I have to be careful. I am the rightful queen, Unuratu. Wow. Dobra, gdzie ja jestem? Tu, w takim jakimś miejscu. To mi się podświetliło tak dziwnie. Aha, tu jakieś zlecenia, dobrze. Co to? Aha. Takie rzeczy tu mamy jeszcze. No dobra. Itzli, you still owe me a scouting report. Yes, mother. There was one thing this morning. Yes? I saw Hakan debating with his neighbor. He seemed angry. As I came near, they suddenly stopped talking. Then they started laughing as if... Ciekawe, czy będą musiała tutaj rozwiązywać jeszcze jakieś pomniejsze rzeczy, gdy chodzi o, no nie wiem, że tak powiem, sprawy lokalne. O, tutaj coś mamy. Tam mamy nasz cel. Tak patrzę, czy w ogóle mogą tu z kimś pogadać, czy coś. Chyba nie bardzo. Kukurydzę. Ale fajnie. Laro, nie chcesz jakiejś kukurydzy sobie poobgryzać? Bym pozwiedzała to wszystko jeszcze najchętniej. Tu jakieś schody widzą. Ale zwiedzanie swoją drogą, a jednak też bardzo, bardzo ciekawi mnie sprawa, no, fabuły po prostu. Hakan! Co się dzieje tam? Cultist, waiting for their deity to appear.
When the catastrophes come, the god Kukulkan must be sacrificed to power the sun. Otherwise, the world dies. Sacrifice a god? The sacrifice is my duty. But this co-leader will take my place and attempt to become the god. He believes we can remake the world and live in a paradise of his design. Aha. Remake the world. Czyli chodzi o ten... I've heard those words before. There he is! Jaka maska. I know him. That's Dr. Mingus. Ten to się umie wkręcić wszędzie. The instrument of our unity and salvation. Soon, our dreams of peace and safety will be realized. They already call him Kukulkan, but his real name is Amaru. He was born here, but raised, lied to by outsiders. The people believe in him. But you don't. My late husband, Saidi, was his brother. They had differences over the future of Paititi. When Saidi died, Amaru devoted himself to the cult. You have seen the storm. You are worried about worse to come. I assure you that Paititi will persevere and thrive forever! I know him well. If Amaru is successful, all of us who disagree will never see this paradise. The rebels will be discarded. Not if they don't find the box. Yes. Our best hope is to find it first. Perhaps Amaru might still be brought to see love and reason. Death to the outsiders! Retribution will come! Hakan! Enough! We must strike while the snake is within reach. Justice will be met in good time. Do not jeopardize our rebellion for the sake of impulse. Nie podoba mi się ani ten kult, ani... No właśnie. Nie no, chociaż maski mają fajne. Go scout ahead. We'll meet you at the edge of the mountain. Last warning. Go. Follow Esli. Your clothing won't hide you long from these guards. Okay, I'll find the box. Dobra, ale to już w kolejnym odcinku. Na razie. You've been warned to keep the peace. I was just out for a pleasant stroll with my son. Amaru is losing his patience. It won't happen again. To by było na tyle, więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. A na razie trzymajcie się. Jonah, can you answer? Yeah, me and Uche set up camp. Everything's okay. Dominguez is here. He's the leader of the cult of Kukulkan. That's what Unuratu's rebels are fighting. What? He's been here for years. Trinity controls Paititi. Whoa. I'm going to the Eye of the Serpent. We have to get the box before the next cataclysm hits.